Proszę. Stoi na stacji lokomotywa. Ciężka, ogromna i po z niej spływa tłusta oliwa. Stoi i sapie, dyszy i dmucha. Żar z rozgrzanego jej brzucha bucha. Buch, jak gorąco. Uch, jak gorąco. Puch, jak gorąco. Uch, jak gorąco. Już ledwo sapie, już ledwo sipie. A jeszcze palacz węgiel w nią sypie. Wagony do niej podoczepiali. Wielkie i ciężkie, żelazo stali i podróż w każdym wagonie. W jedną krowę. A w drugim konie. A w trzecim siedzą same grubasy. Siedzą i jedzą tłuste kiełbasy. Tłuste kiełbasa. A czwarty wagon pełen bananów. A w piątym stoi sześć fortepianów. W szóstym armata. O, jaka wielka! Za każdym kołem żelazna belka. W siódmym dębowe stoły i szafy. W ósmym słoń, niedźwiedzie. W dziewiątym same złożone świnie. W dziesiątym kufry, paki i skrzynie. A tych wagonów jest nie 40. I zawsze coś się w nich jeszcze mieści. Lecz choćby przyszło 1000 atletów i każdy zjadłby 1000 kotletów i każdy nie wie, jak się wytężał, to nie umiedzą. Taki to ciężar. Nagle świst, nagle świst. Hara buch, kocha brud. Wiktor. Najpierw powoli, jak żółw ociężale. Wiktor. Ruszyła maszyna po szynach. I koła turkocą i puka i stuka to tak.